Dzień dobry, witam, tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co się nazywa testem samodzielności państwa średniego. Zdecydowałem się nagrać tę rozmowę, czy też to, co będę teraz robił, ze względu na sytuację, która się dzieje na Ukrainie, na działania Rosji wobec Białorusi. Nagrywam to 22 kwietnia 2021 roku oraz na zachowanie Polski oraz nowy krajobraz strategiczny, który się wyłania w Europie. Będę się posiłkował tekstem, który napisałem w roku 2020, który jest zamieszczony zresztą w książce Koniec końca historii, którą wydałem w zeszłym roku. Będę czytał ten tekst i komentował, żeby zobrazować, w jakiej sytuacji jesteśmy. I ten tekst właśnie o tym traktował, że to nadchodzi i co jest jeszcze przed nami. Dlatego, że najważniejsze jest opisanie struktury sił, które panują, a politycy muszą obsługiwać dopiero tę strukturę. I właśnie ona się raptownie zmienia. Kto najlepiej pojmie, jak się zmienia struktura sił, przewidzi i się przygotuje na to, będzie zwycięzcą nowego rozdania. Także zaczynam. Test samodzielności państwa średniego. Hugh White w swoim eseju Without America, Australia in New Asia, czyli bez Ameryki, Australia w Nowej Azji, z jesieni 2017 roku opisuje, co by się stało, gdyby Donald Trump zadzwonił nagle do premiera Australii, aby poinformować go, że na Morzu Południowochińskim wybuchła wojna i poprosić o solidarność sojuszniczą. White uważa, że premier Malcolm Turnbull chyba nie miałby wyjścia i powiedziałby tak, bo software polityki jest w Australii urządzony tak, a nie inaczej. No, widzimy, co się dzieje teraz na Cieśninie Tajwańskiej. Sytuacja jest jeszcze bardziej prawdopodobna. To mój komentarz. Będę sobie na takie komentarze teraz pozwalał do tego tekstu, który już troszkę ma czasu. A się chyba nie zestarzał. Zastanawiające jest w tym kontekście, jak zachowałaby się Polska. No właśnie. Jak zachowałaby się Polska, drodzy słuchacze? Nie tylko wobec wybuchu wojny na zachodnim Pacyfiku, to też. Lecz w szczególności w sytuacji wojny w państwach bałtyckich. Jak postąpiłaby Polska, zwłaszcza w konkretnej sytuacji wojskowo-strategicznej, gdyby powiedziano nie, gdyby powiedzenie nie mogło, owszem, zniszczyć wiarygodność Sojuszu Północnoatlantyckiego i niepodległość państw bałtyckich, choć nie zniszczyłoby Polski. Można poszerzyć to pytanie. Jak zachowa się Polska, jeżeli rozpocznie się wojna rosyjsko-ukraińska? I czy mamy plan na to? Hugh White dowodzi na przykładzie australijskim, że nieroztropnie jest wchodzić do wojny z wekslem in blanco. Bez pełnego zrozumienia, jakie są konkretne cele końcowe. Nie emocjonalne cele, tylko końcowe cele wojny. Co się w jej wyniku stanie, jakie wiąże się z nią ryzyko i jakie koszty będzie w związku z nią musiało ponieść państwo. Nie lubimy myśleć w tych kategoriach, bo sami siebie przekonaliśmy, a potem utwierdzaliśmy w przekonaniu, że Polska nie może przetrwać bez zachodnich sojuszników. Tak, właśnie takie panuje w Polsce przekonanie, że w obliczu Rosji tylko zachodni sojusznicy mogą cokolwiek wskórać. O ile zachodni sojusznicy są bardzo pomocni, to nikt nigdy nie zwolni nas od dbania o własne bezpieczeństwo. I to nie jest banał, tylko to rozumienie tego i posiadanie czegoś takiego staje się instrumentem polityki państwa, o czym zaraz w tekście. Jak dowodzi White, mocarstwa, manifestując swoją potęgę wobec mniejszych państw, nie czynią tego od razu bezpośrednio i w sposób ostentacyjny. Patrzmy, co się dzieje wobec Ukraińców. Co Rosjanie robią wobec Ukraińców. Nie jest to też wcale takie łatwe, bowiem nawet słabe państwa mogą w dużej mierze kontrolować, co się dzieje na ich terytorium. Mocarstwo może co prawda wysłać do państwa słabszego wojsko albo zastosować wobec niego sankcje ekonomiczne. Jednakże zamiast stosować od razu twarde sankcje w celu wyegzekwowania pożądanego zachowania, mocarstwa zwykle najpierw oferują nagrody lub narzucają koszty, na przykład zakupy broni lub nierówne traktaty handlowe. No, w przypadku Rosji i Ukrainy jesteśmy już poza tą sytuacją, ale w przypadku Polski zobaczymy, co będzie na wielu kierunkach zresztą. W tym nowym krajobrazie strategicznym, gdy nie obowiązuje konstruktywistyczny ład z amerykańskim hegemonem, gdzie przepisy prawa decydują o relacjach międzyludzkich. W nowym krajobrazie będzie decydowała coraz bardziej siła. W rzeczy samej głównym miernikiem siły międzynarodowej danego kraju jest jego zdolność do narzucenia kosztów innym państwom za niską dla siebie cenę. Dlatego, i widać to teraz, gdy chwieje się ład światowy, to pisałem ponad rok temu, z braku ładu konstruktywistycznego dochodzi do poszukiwania lewarów,
wiecznej rywalizacji, w rezultacie gry o sumie zerowej między państwami. Pojawia się dodatek, pojawia się dylemat bezpieczeństwa. Z tego wynika, że nawet słabsze państwa mają zawsze jakieś pole manewru, chyba że są okupowane, pod warunkiem, że są gotowe do zapłaty odpowiedniej ceny za wolność. Bez wiarygodności i sił USA oraz NATO, polska polityka musiałaby siłą rzeczy polegać na zachowaniu maksymalnej niezależności za możliwie minimalny koszt, w ciągłym napięciu balansowania wszędzie i na wszystkich kierunkach. To mój dodatek znowu. To jest oczywiście trudniejsze niż adopcja strategiczna przez innych. Ale wydaje się to, że czasami być nieodzowne i jedynie możliwe, żeby przetrwać. Szczęśliwie Rosja jest słaba ekonomicznie, więc nie może wywierać na Rzeczpospolitą presji ekonomicznej. Nie będzie mogła także raczej stosować presji energetycznej, jeśli Polska uniezależni się od jej energii. Chyba że się nie uda uniezależnić. Zobaczymy. Niezależność energetyczna jest ważna, bo nie wiąże się z wzrostem kosztów polityki niezależności. Zarządzanie tą presją w przyszłości na superkontynencie Eurazji będzie wymagało chłodnej kalkulacji i silnych nerwów. I to się, drodzy Państwo, zaczyna. Dobrze przygotowane siły zbrojne mogą zapobiec narzucenia przez obce mocarstwo swojej woli, metodą podnoszenia kosztów i zwiększania ryzyka związanego z ewentualnym atakiem. Średnie państwa tak sobie właśnie będą musiały radzić w Eurazji, dysponując własnymi systemami antydestępowymi A2AD, a zatem armia nowego wzorku, jak najszybciej, własna, z własnym planowaniem, zadaniowaniem, konceptualizacją, założeniami, własna. W razie dalszego rozmontowywania ładu konstruktywistycznego z dominującą pozycją Stanów Zjednoczonych jako światowego żandarma nastąpi w sposób nieunikniony proliferacja broni jądrowej i środków jej przenoszenia. No, mnie już Niemcy pytali w rozmowach nieoficjalnych, eksperci, czy myślimy, że Ukraina będzie starała się uzyskać broń jądrową, którą można powiedzieć, że miała. Ambasador Ukrainy w niemieckiej stacji powiedział, że rozważy to, jeżeli nie zostanie przyjęta w tym roku jeszcze do NATO. Australia rozważała pozyskanie takiej broni w latach 50. i 60. XX wieku, zaraz po opuszczeniu Oceanu Indyjskiego i Azji przez Londyn. Ale porzuciła ten zamysł w latach 70., gdy w Azji zapanował Pax Americana. No właśnie, jak jest jeden hegemon i on daje gwarancje bezpieczeństwa, one są wiarygodne, to nie ma potrzeby posiadania broni atomowej, chyba że naszym wrogiem jest ten hegemon albo potencjalnym konkurentem i chcemy ograniczyć jego zdolność do swobodnej projekcji siły. Związane z dużymi kosztami posiadanie broni nuklearnej nie miało większego sensu, gdy Azja pozostawała spokojna, a amerykańskie zobowiązania solidne i wiarygodne. White przypomina, że broń nuklearną na zachodnim Pacyfiku łatwo mogłaby pozyskać bogata i zaawansowana w pokojowej technologii nuklearnej Japonia. W takiej sytuacji na pewno chciałaby ją mieć także Korea Południowa. Za Koreą Wietnam i Indonezja, a po nich obowiązkowo Australia. Z obawy przed Indonezją i oczywiście przed Chinami. Zwłaszcza w obliczu braku wiarygodnych gwarancji ze strony morskiej potęgi USA. Przenieśmy się bliżej obszaru bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Tutaj broń nuklearną ma Rosja, Ukraina ją miała, Turcja i Iran mogą mieć. Jeśli Iran lub Turcja by ją posiadły, to tego samego chciałaby także Arabia Saudyjska. Jeśli broń nuklearną miałaby Ukraina, to potrzebę posiadania takiej broni poczuliby także Niemcy. Zwłaszcza gdyby wojska amerykańskie zniknęły ze starego kontynentu. Znów widzę pytania, które otrzymuję od ekspertów niemieckich. Widzicie Państwo, że struktura sił kształtuje zachowania polityków. Oni są tylko żetonami na szachownicy. Inaczej niż wielu z nam się wydaje, że to oni są początkiem, końcem, alfą i omegą. Naturalny proces byłby taki, że i w Warszawie zaczęto by myśleć o atomie. Wobec braku międzynarodowego ładu konstruktywistycznego oraz realnych i wiarygodnych gwarancji obecności amerykańskiej w Europie, Rosja może bowiem grozić Rzeczpospolitej nuklearnie. Bez możliwości udzielenia proporcjonalnej odpowiedzi trudno mówić o polskiej gotowości decyzyjnej na pomoście bałtycko-czarnomorskiej między Rosją a Niemcami. Jak dowodzi Hugh White w kolejnym eseju pod tytułem How to Defend Australia z 2019 roku, czyli jak bronić Australii,
W wypadku Australii wystarczyłyby małe, lecz zdolne do przetrwania ataku prewencyjnego siły jądrowe, które zachowywałyby opcję uderzenia odwetowego. Jak pisze White, idea proliferacji broni jądrowej jest zatrważająca, ale rozważają. W przypadku Polski, jeśli dalej będą zachodzić fundamentalne zmiany w systemie bezpieczeństwa Eurazji, może się okazać, że Rzeczpospolita nie dysponuje odpowiedzią chociażby na deeskalacyjne użycie broni jądrowej przez Rosję. Aczkolwiek Strategy and Future uważamy, że wydaje nam się, że będzie też możliwość odpowiedzi konwencjonalnej na takie zachowanie, po to, żeby skłonić Rosjan do dwukrotnego zastanowienia się nad użyciem broni jądrowej, ale jednakowoż Hugh White tak twierdzi. Tymczasem może być też tak, że gdy prymat USA odejdzie w przeszłość i powstaną nowe porządki regionalne, tylko państwa z bronią jądrową będą miały zdolność do postawienia się dominującemu mocarstwu regionalnemu w Eurazji. Zdolność ta to kryterium bycia średnim państwem, do którego to statusu Rzeczpospolita ma teoretycznie wystarczający potencjał. Żeby wszystko było jasne, nie jestem pewien, czy powinna do tego dążyć. Do tego trzeba przeprowadzić sumienną analizę poważnych argumentów za i przeciw. Jest kwestia prawna, czy sojusznicza z tym związana i tym podobne. Znam dobrze te argumenty i są one poważne. Wpływają na sytuację strategiczną naszego państwa, podobnie jak możliwość stacjonowania pocisków balistycznych na naszym terytorium, po wypowiedzeniu traktatu INF przez USA, o czym się tu i ówdzie przemąkuje. I tak jest właśnie. Na pewno natomiast powinniśmy zacząć rozumieć, co właściwie oznacza posiadanie zdolności jądrowej. Do czego w ogóle służy posiadanie takiego arsenału w coraz bardziej anarchicznych stosunkach międzynarodowych? Jakiego dokładnie arsenału, z jaką do tego doktryną i koncepcją operacyjną? Jak postępowały i postępują w tej sprawie inne państwa średnie? Szwecja, RPA, Izrael, Australia czy Singapur? Na czym polega realne odstraszanie w warunkach regionalnych i sojuszniczych? Co oznacza i czy jest absolutnie skuteczne rozszerzone odstraszanie nuklearne udzielane przez sojusznika czy patrona? Co to jest postawa strategiczna nazywana z języka angielskiego first use, no first use i second strike? Co w razie wojny oznaczać w praktyce ma notowski nuclear sharing? Pytania te można by mnożyć. I tu dodatek. Rozpoczęliśmy trochę pisać o podstawach strategii nuklearnej. No, powinniśmy się dobrze zastanowić nad tym, co właściwie oznacza odstraszanie rozszerzone, czy nas kryje, zwłaszcza po tym, jak Biden postąpił tak, jak postąpił prezydent USA i przedłużył na niekorzystnych, naszym zdaniem, dla Rzeczpospolitej warunkach traktat z Rosją. A zatem sprawa jest bardziej skomplikowana i wcale nie czarno-biała. Sprawa też jest trudniejsza niż wydawałoby się tym, którzy chcieliby jasne odpowiedzi tak, przez gromki i prostacki plebiscyt albo nie, przez wyśmianie lub zmilczenie, bo z różnych powodów nie wypada o tym rzekomo w Polsce mówić. Konflikt między mocarstwami staje się coraz bardziej realny. Jeśli Rosja, Chiny lub ktokolwiek inny będzie chciał narzucić represyjną dominację w Eurazji, a USA nie będzie już w Europie obecne, ani nie będzie oddziaływać na system wewnętrzny i wartości życia społeczeństwa, wtedy własne siły nuklearne czyniłyby zasadniczą różnicę. Zadecydowałyby na pewno, czy Rzeczpospolita może sama przetrwać oraz czy kontroluje los swojego terytorium i społeczeństwa w sytuacji, gdy agresywne mocarstwo będzie się starało podporządkować ten region świata swym interesom, tak jak to robił w XX wieku Związek Sowiecki oraz III Rzesza. To zmusza do wyjrzenia poza schemat prymatu, obecnego ładu i w ogóle poza Polskę i bezpośrednie otoczenie. Tak by dobrze rozegrać ewentualny przełomowy moment i nie dać się zaskoczyć. I parafrazując anegdotyczną odpowiedź niemieckiego feldmarszałka Helmuta von Moltke, mieć w szufladach scenariusze na wszystkie możliwe wydarzenia. White uważa, że państwa, które mają szczęście przeżywać złoty okres pauzy strategicznej, to o nas, White pisze, w ostatnich 30 latach, te państwa nie potrzebują realnie polityki zagranicznej na wysokim poziomie skomplikowania, ponieważ system światowy działa wówczas na nich samoczynnie. Voilà, to o nas. Tak było u nas po roku 1991, a na pewno po 1999, gdy Rzeczpospolita przystąpiła do NATO i po roku 2004, gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I teraz o przyszłości, albo już teraz teraźniejszości. Ostatni akapit tekstu. W innym wypadku państwa codziennie muszą podejmować trudne decyzje, dokonywać wyborów i godzić się na poświęcenia, aby kształtować świat wokół siebie tak, by zagwarantować sobie bezpieczeństwo i prosperity. Dodam, że jest to stan dynamiczny, wynikający wyłącznie z układu sił, z niczego innego.
zachowanie, które umożliwia takie postępowanie, jest testem na bycie obszarem rdzeniowym, zdolnym do samodzielnego życia, bez szukania innego obszaru rdzeniowego w charakterze własnego protektora. Pytanie, kim my jesteśmy i co równie ważne, kim chcemy być? Jacek Bartosiak, Strategy in Future, 22 kwietnia 2021 roku. Bardzo dziękuję.